Atak na most w Melitopolu. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły podporę mostu drogowego na rzece Mołoczna pod Melitopolem. Wojska rosyjskie wykorzystywały go do transportu sprzętu bojowego i zaopatrzenia na północny odcinek frontu. Częstotliwość transportów na tym odcinku wzrosła po uszkodzeniu mostu krymskiego w październiku. W rejonie Kreminnego w ostatnim tygodniu wojska ukraińskie istotnie zwiększyły ostrzał artyleryjski pozycji rosyjskich i posunęły się naprzód, atakując na północ i południe od miasta. Na południu zdobyto tereny wzdłuż rzeki Doniec, a na północy wojska ukraińskie podeszły pod wieś Czerwonopopiwka. Rosjanie zabezpieczają się na wypadek ukraińskiej kontrofensywy i intensywnie budują kolejne linie umocnień, również na zapleczu oddziałów szturmujących w rejonie Bachmutu. W Skadowsku doszło do eksplozji samochodu z przedstawicielem władz okupacyjnych. W aucie znajdował się Witalij Buluk, który jest wiceszefem chersońskich władz okupacyjnych. Mężczyzna trafił do szpitala w Symferopolu, a kierowca samochodu zginął na miejscu. Według wstępnych informacji przekazanych przez samozwańczą administrację, auto najechało na minę. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.